Byś teraz tak. I to powiedz, tym autkiem jak się jedzie, fajnie czy nie? Deszczowo trochę, to wiesz, na listę. Ale masz kupy za pierwsze miejsce jeszcze? Daleko są. Ja robię jak najlepszy czas, żeby ten kuj miał jak najtrudniej, później. Mów tak, Marcin. Nie mów tak, o maszku. Tak, zaczynam pierwszy numer jest, widzisz? Czas 2:53. A potem, wiesz, że ja wymieram się, że będę wkurwia na niego, to wezmę sobie wszystkie pomagacze i najprościej i będę miał jak najlepsze czasy. Mój czas. A czemu on potem ma swoje wyścigi? 3 sekundy, no. Bo potem ten sam wyścig robi on i patrzy na mój czas. Tak samo było, jak ma Need for Speed Autolog. Tak samo, patrz, porównując czasy do wyścigu. On w tym momencie przerzuca za mną przez 3,5 sekundy. To mało, czy to jest? No dużo. Jak na samochodzie, no, okrążenia na torze, to jest dużo. No tak. A pamiętaj, ja gram na filmie prawie który trudniejszy. To zaraz inny jakiś. Ja mam prawie jak się większość wyłączył. A ten zjeb co ma? A on ma wszystko uczone. No to właśnie, no to właśnie. A jeszcze 3 sekundy się przepierdolił ode mnie. To jest frajer. A jak już to mi spycha, bo nie wiem. Tam jest ten bot. Znaczy taka, tam jest taki NPC, ty widzisz? Tam ma czynniku. Co? I on się rusza, o dziwo. No i w miarę wygląda naturalnie, a nie w gitarce. Właśnie gitarę Definitive Edition. Widzisz, no. Dawaj, mam mówić wnętrze. Co tutaj wnętrze pokaż? Ten plan nie działa. No bo to jest jakiś minus. Akurat to nie. Dobrze, bo oni chcą oszczędzać wzroku, powiedz. To tak. Oni chcą oszczędzać wzroku, chujowym systemem Tilt Touch. A nie, przepraszam, bo nie zbyt. No, Tilt Touch. To jest jak, co to auto ma z kolejnego stylu, to chyba tylko logo. Logo tego. I takie tam pierdolone. No i koniec. I wygląd. I może tam trochę tam prowadzenie tam zmienili. Ale to jest taki śmieszny. System to jakoś iDrive. Ten cholerny Akio Toyota jest takim chujem. Silnik BMW, system iDrive. Świnia ZF, niemiecka i co? No on jest takim chujem śmieszny. Co masz na Toyoty? Z naszej. Chyba tak ona robiła, wygląd robiła i znaczy i koniec. On jest takim chujem, nie? No. Piu. To jest co? Spiewanie opon. Ja ci powiem tak, jebać go, nie? I koniec powiedz, nie? Pan na tej ode. Mordę dostać. Auto mógłby być 6 biegów, miałoby takie samo osiągnięcie. Te 2 biegi są tylko po to, żebyś myślał, że robił. Dobra, ale potem jak masz taką super po takim tuningu. To już będzie. Nie. No to potem już masz Vmax na 8. Jedyny plus tego silnika, że jest ok do modów ten silnik. Silnik z M3. Nie tylko, gorszy. Nie tylko z M3. Nie no, bo to jest silnik na jednej turbinie. No tak. Nie na dwóch turbinach. Ten z słabszej wersji M340. Tak. To właśnie jest silnik właśnie jeden do jednego. Z M340 i BMW. Ale dupę skopię BMW. Lub z BMW seria 5, 540. To jest też silnik 1 do 1 lub BMW seria 7. Podstawowy silnik to jest. Tak. Znaczy nie, bo podstawowy jest diesel 737. Ja mówię o podstawowej benzynie. To jest 3,0-250 koni. Ja mówię o podstawowej benzynie. 740i zrobili. To jest 3,0-340 koni. Co mi powiesz? Pasuje się do 3,0? Do 3,7? 3,0 silnik? No. Zawsze był około 3 litrów w podstawie w serii 7. Zawsze tak było. Do tego problemu po potencji. Zostało jest 7 sekund. Vmax 250. Ale już kolej 4-4. To już jest wersja 750i. Już tam panie masz 4,5 setki. No. Taka różnica? 3 sekundy? Tak. Ale mówię, że on ma prawie koni 500. 750i. To już wiem. On ma prawie 200 koni więcej. I maksymalnie to jest M160i, powiedz, nie? Już nic z tego nie ma, to szkoda. Powiem tak, fajne drogi to są. Powiem tak, to była, ci powiem, najlepsza niemiecka, ci powiem, limuzyna. Tak. Co do segmentu. Sera 7. Przed lift,
Oznaczam przed lift. Bo po lift to już widzisz, co ma. Mam cygary, mam zjebane i ten, i postaci, ten cholerny grill jeszcze, nie? Zrobili taki... Zakrzaczył świnie jakieś, powiedz, nie? Zrobili. No, no tak. No. Nie wiem, czy to nie są edukacje na oryginalnie wzorowane. Dobrze, patrzcie. To jest chyba konoszek, nie? Mi się wydaje. Wiem, że oni wzorowali się w Wielkiej Brytanii, nie wiem, jak jest tu. Może też. Na Meksyk się daje. No, no to tak, ale na jakiej miejscowości? Salamanca, to taki pierdol, nie? Nie, to jest ma ich sojca, nie? Nie wiem. Mexico City. A są panie, pojem podlał overdose. Nie? Ale akurat pojem... Co już? Będziesz na tą grę? Podlał overdose? A chyba? No. Może tak. W sumie czemu nie? Mogę na to przejść. On coś miał gadać. No. A czy tak, że właśnie można ludzi rozjeżdżać? Bo na tych ludzi. Byli tam właśnie ludzie? Ale tylko są na balkonach. Dekruto fajnie zrobili. Ludzie są, ale jak chce się rozjechać, to oni uskakują. W idealnym momencie zawsze. No, to jest tak? Nie? To jest chuje jebane, powiedz, nie? Lepsze to niż żeby ludzi nie było. Tak szczerze. A powiedz o ETS-ie. Ludzie byli, ale nie przenikali. Jak jakiś cudem tam się dostały do tych botów, to przenikały. Ale bardzo trudno dostać się tam. Czemu? Bo są za barykami te chodniki. Musiałbyś przejechać pół ulicy, żeby tam się dostać. Wiem tak, najgorsze ci powiem było w Alemanii. Tam, powiem ci tak, oprócz misji, nikogo pani zabić nie możesz, tyle ci mogę powiedzieć. A tylko Rumunów mogłeś zabić. Tak, ale kiedy właśnie jest, kiedy właśnie masz Rumuna poza misją, to go nie zabijesz. Aha. Proste. Chujowe to jest. No mają wtedy waliłem do policjantów, oni tylko do kogoś przyjmują HP, ale koniec. A oni mają to w dupie do nich strzelasz? Nie, po prostu oni tam na świecie, oni wiesz, oni wszystko tak lekko skrzyją, ale dalej do ciebie wystrzelają, a jeszcze zabiją i koniec. Czyli jak do nich zaczniesz strzelać, giniesz. Bo tak. Nie masz nic do zrobienia. Podjąć takie, bo gonią takie busy policyjne i oni ci potem spają w bok. Ale to ja ci powiem, możesz przejść do Romana, ty jak chcesz. Chcesz nie? I tam właśnie miałeś dwa auta. Oryginalne, Berman. Astre? Tak, Astre. Ale no, naprawdę oryginalne? Naprawdę? Oryginalne to było. Ale auta drugiego, powiem ci, ni chuja nie zgadniesz. Coś tam było. Powiem tak, to auto właściwie powiem ci, nie pasuje w ogóle powiem ci do Barcelony, w którym się dzieje ta gra. A to powiedz, jakiego kraju słyszysz? Ameryka. Ameryka? Tak. O kurde. I to nie jest Ford. Powiem tak, ta marka już nie istnieje, ta marka co jest? Oldsmobile? No nie pierdol tam. Plymouth? To jest sedan duży, GTO. To jest Pontiac. Pontiac? G8? Tak. Co? Tak. Mówisz to? Tam mam Pontiac G8 w tej grze. Co? I Astra GTC. Jaki chuj słaby robili. To nie ma nic ze sobą wspólnego. To właśnie mówię. Nie wiem po co to zrobili. A po drugie 2.9, wtedy chyba upadł Pontiac, nie? W tym roku? Chyba tak. A wtedy właśnie przed Elman. Bo sam jaki mój sens to zrobienie? A jak co grafika tu, a w driverze to jednak lepszy jest obie w Elman. Sporo lepszy, powiem ci, graficznie. I gra w tej grze winien DSL-em, powiedz, nie chodzisz w tej grze. Tak? Prawdziwym? Tak. To sobie tak. A normalnie masz jego ryj, no ale tam panie masz głos jego, taki. A co? Już sobie lecz, nie powiedz? No powiedz! Nie wiem, to jest godzina. Tam może go zmienisz? Zegarek? Ale telefon ten zadowolony. Pół do drugiej. To kończymy już. Że mówisz? Chyba, że może sobie samolot jakiś kupić. Ja też nie wiem. Supra. Co chyba? Jego się. Jedź na festiwal, powiedz nie. Co jest autko fajne? Morgan, powiedz nie. Tak nie pierdol, powiedz nie. Horizon Pulse, powiedz nie. Pulse, co robi? Pulsuje, powiedz nie. Sub-Hire wersji Pulse, powiedz nie. No. Sub-Hire wersji Pulse. Wtedy? Halo, kto tam? Kurier, jaki kurier? Kurier Sub-Hire. Nie kurwi, dobra? Nie mów tak. No widzisz, no. 80 tysięcy, jakie